Europoseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, europejscy konserwatyści i reformatorzy dziś prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, zacznijmy od spraw krajowych. Kampania trwa. Jak pan to ocenia po ostatnich obietnicach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości? Będą języczkiem uwagi? Bardzo wiele kampanii obserwowałem i w Polsce, i na 5 kontynentach, jak ostatnio sobie policzyłem. Muszę powiedzieć jedno, jaki będzie wynik 15 października, zobaczymy. Natomiast to, co się udało formacji rządzącej, to narzucanie pewnej narracji. To znaczy opozycja jest zmuszona odnosić się do kolejnych pytań referendalnych. Teraz jest reaktywna? Jest reaktywna. Teraz z kolei jest odpytywana przez państwa, przez dziennikarzy z naszych kolejnych pomysłów zgłaszanych w zasadzie codziennie czy co drugi dzień odnośnie poprawy sytuacji, a to w blokach z wielkiej płyty, a to posiłków w szpitalu, żeby polepszyć ich jakość, a to kwestii promocji polskich produktów w ogóle, a szczególnie w rolnictwie. Więc no, opozycja trochę tak tańcuje, jak PiS zagra. Jaki będzie tego efekt, zobaczymy. Ja jestem umiarkowanym optymistą, przestrzegam kolegów przed triumfalizmem, bo to najgorszy doradca, ale uważam, że jest szansa na trzecią kadencję. Opozycja mówi tak, jak wspominamy o tych propozycjach, które się pojawiają codziennie od początku tego tygodnia, że te wszystkie rzeczy, które proponujecie, powinniście zrobić w minionych 8 latach. No tak, no to tak można łatwo skomentować, tylko że zwracam uwagę, że to zwalnia opozycję od takiego merytorycznego ustosunkowania się do tego. To znaczy tak najprościej powiedzieć, no mogliście to zrobić. Zwracam uwagę, że rzeczywiście nam się udało to, czego im się nie udało, czyli mieliśmy duże środki na realizację różnych programów społecznych czy wspierania polskich firm w czasie pandemii, bo uszczelniliśmy budżet, oni tego nie potrafili zrobić, więc no, jest bujeckim prawem opozycji krytykować, natomiast mam wrażenie, że nas różni także pewna sprawczość. My jesteśmy sprawczy, oni natomiast nie byli, oni ulegali takiemu złudzeniu imposybilizmu, czyli impossible, że nic nie jest możliwe, dla nas, że tak powiem, tylko niebo jest sufitem. Kiedy Polska dostanie pieniądze z KPO, panie pośle? Powtarzam, dostanie po wyborach, niezależnie od tego, kto te wybory wygra, ponieważ mamy 4 wybory przed sobą, więc od razu mówię po wyborach parlamentarnych, a nie samorządowych czy europejskich. A dlaczego dopiero wtedy? No, ponieważ jest to ze strony Komisji Europejskiej pewna gra polityczna, tak aby jednak uderzyć w polski rząd. Komisja Europejska nie jest jakimś zbiorem ekspertów, obiektywne ciało, które decyduje obiektywnie. To jest ciało polityczne i tutaj pewne niechęci do Polski jako kraju, który się bardzo szybko rozwija w wymiarze gospodarczym, ale także geopolitycznym, są wyraźne. Przedstawiciele różnych państw, takich zwłaszcza istotnych, ważnych w Komisji Europejskiej, nie wszystkich, starają się, ponieważ nie tylko kapitał ma narodowość, ale także komisarze w Komisji Europejskiej mają narodowość, wykorzystują Komisję Europejską, żeby utrudnić życie Polsce, aby zahamować taki wzrost znaczenia Polski. Tak jak w swoim czasie, to nie tylko chodzi o Polskę, no w swoim czasie Komisja Europejska, nakręcana przez Niemcy i Francję, obaliła rząd lewicowy w Atenach Papandreou i rząd centroprawicowy Berlusconiego w Rzymie. To się w przypadku Polski nie udało, no to teraz jest próba zadziałania poprzez wybory, żeby obecny rząd obalić. Natomiast myślę, że Polacy bardzo są narodem bardzo przekornym. Nie lubią, jak ktoś im mówi z zewnątrz, jak obcy im mówią, na kogo mają głosować, kto ma rządzić, jak mają żyć, jak mają się zachowywać. Polacy są przekorni. Myślę, że te naciski Komisji Europejskiej, także polityków niemieckich, spełzną na niczym. To teraz wschód, panie pośle. Jak śmierć Prigożyna mogła wpłynąć i jeszcze może wpłynąć na dynamikę tego, co się dzieje właśnie za naszą wschodnią granicą, ale przede wszystkim z perspektywy Moskwy i Kremla? Dobre pytanie. Myślę, że to pokazało i samym Rosjanom, co jest ważne, ale nas mnie interesuje w kontekście pańskiego pytania, ale także Zachodowi, że Putin
jest jedynym przywódcą w Rosji, że to jest jedyny partner do potencjalnych negocjacji pokojowych, czy raczej o zawieszeniu broni, że Putin jednak dzierży te lejce mocno i żeby Zachód nie miał złudzeń, że jest jakaś alternatywa dla Putina, przynajmniej nie w najbliższych kilku latach. I myślę, że ten cel osiągnął. A sądzi pan, że Zachód ma jeszcze jakieś znaki zapytania a propos tego właśnie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Bo tak się składa, że w ostatnich tygodniach i Holandia zdecydowała o poważnym wsparciu dla Ukrainy, podobnie Amerykanie. Czy tutaj jeszcze możemy myśleć o tym, że ktoś ma właśnie wątpliwości, chciałby rozmawiać z Putinem pokojowo? No, także Amerykanie będą to czynić w przyszłym roku, jestem o tym przekonany. Czy też te rozmowy pokojowe... No, bo mamy tam wybory oczywiście, na Ukrainie zbliżające się, wymuszać, to jasne. No właśnie dlatego. Jednak polityka zagraniczna jest bardzo często zakładnikiem polityki wewnętrznej, także w Ameryce. I tak to się robi w Ameryce, że w sytuacji, gdy trzech głównych kandydatów republikanów obecnie mówi, że powinno być mniej zaangażowania USA w Europie Wschodniej, no to prezydent Joseph Robinet Biden nie może odstawać, bo jeżeli będzie miał diametralnie inną pozycję, a więc mocnego zaangażowania w Ukrainę, to może stracić kilka milionów, jeżeli nie więcej, głosów Amerykanów, którzy chcą, aby Ameryka skupiła się na przykład na rywalizacji z Chinami w Azji, a nie na Europie Wschodniej. Jakby nie rozumiejąc, że w pewnym sensie uderzanie w Rosję przez Waszyngton to uderzanie w jednego z głównych sojuszników Pekinu. Natomiast tak, uważam, że w przyszłym roku dojdzie do rozmów, no, nazwijmy to, o zawieszeniu broni. Ja nie liczę na traktat pokojowy. I co, uwaga, Ukraińcy sobie wywalczą w najbliższych tygodniach i miesiącach, ile odzyskają ze swojego terytorium, to będzie ich. Natomiast myślę, że w przyszłym roku niestety zaczną się namowy przez różne ważne państwa Zachodu, także te z Europy, jak Niemcy, Francja szczególnie, no żeby na przykład Ukraina pogodziła się z tym, że Krym jest rosyjski, co oczywiście dla Ukrainy będzie nie do przyjęcia. A co będzie z Donaldem Trumpem? Taktyka demokratów rządzących w Białym Domu jest prosta. Oni znają badania, z których wynika, że Biden, który ma pozycję słabą, jest słabym prezydentem w sensie polityki wewnętrznej, tak jest oceniany przez Amerykanów, że tylko z jednym kandydatem republikanów Biden może wygrać. Tym kandydatem jest Trump. W związku z tym teraz no, następuje seria ataków na Trumpa, których efektem jest wzrost jego popularności w obozie republikanów. On w cuglach wygra prawybory. On nawet nie musi do nich stawać, jak były pierwsze primary election i on w ogóle tam się nie zjawił, bo wiedział, że i tak na niego republikańscy wyborcy zagłosują, bo jest ofiarą, jest męczennikiem, taka solidarność z Trumpem. Tymczasem jak już dojdzie do jego nominacji, dojdzie do starcia z Bidenem, no to wówczas okaże się, że wtedy demokraci z tym pobijanym Trumpem mogą łatwiej wygrać. Ale oczywiście może tak być, że jednak się przeliczą i Trump wygra. A jak destabilizacja państw Afryki przez Rosję, no bo śmiało możemy o tym oczywiście otwarcie powiedzieć, że to jest wpływ Moskwy na to wszystko, co się tam dzieje, może wpłynąć na, no, na losy demokratycznego świata, na biznes, na gospodarkę, ostatecznie na pokój na świecie, takie rozchwianie. Rzadko mnie to dziennikarze w Polsce pytają, tym bardziej cenię to pytanie. Powiem w ten sposób. Wpływy mało widoczne w Polsce, Chin w Afryce są olbrzymie. Tam niektóre państwa po prostu są na chińskim pasku, gdy chodzi o gospodarkę. No bo są zakredytowane, więc tak, to oczywiste. Tak, dokładnie. I gdyby na przykład Pekin chciał ogłosić bankructwo niektórych krajów w Afryce, to by mógł to zrobić, oczywiście tego nie zrobi. Nie o to chodzi. Natomiast Rosja te wpływy ma bardziej spektakularne, bardziej widoczne dla gołego oka, bo to są wpływy militarne, chociaż także oczywiście gospodarcze. Rosja poszerza swoje tam wpływy. Możemy wymieniać cały ciąg państw, to jest RPA, to jest Republika Środkowej Afryki, Sudan, Libia, Mozambik, Madagaskar, Lesoto i możemy taką kolejkę ciągnąć. Tego jest bardzo dużo. Niger ostatnio, rzecz jasna. Natomiast to jest rzecz, która pokazuje, że Zachód tam się cofa. No, porażka
wizyty Blinkena w RPA, ministra spraw zagranicznych USA, ze Stanu, wycofanie się Francji ze swoich dawnych kolonii, przynajmniej po części, nie mówię o Senegalu, ale o Mali na przykład tak, to znaczy, że Rosja wprowadza Afrykę do tej gry geopolitycznej, mówiąc, no tak, to my się może trochę posuniemy w Afryce, żeby zrobić miejsca dla was, dla Zachodu, no ale wy musicie się trochę posunąć w dawnej naszej strefie wpływów, czyli w dawnym Związku Sowieckim. To oczywiście dla naszego regionu Europy jest nie do przyjęcia. To kto dzisiaj jest silniejszy, Amerykanie czy Chiny, jak pan patrzy na tę geopolitykę? Bardzo ciekawy raport IMF-u, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co będzie w gospodarce światowej za 5 lat, ale jeszcze ciekawsza analiza w tym samym raporcie, co będzie za pół wieku. No i tam Chiny niewiele, bo niewiele, ale także Indie przeskoczą USA, gdy chodzi o PKB. Co to oznacza dla Europy? Albo co może oznaczać? Znaczy, niestety Europa się teraz sama marginalizuje, bo wprowadza jakieś idiotyczne obostrzenia, na przykład ekologiczne, które powodują spowolnienie gospodarki. I ten dystans Europy do Azji na przykład, czy do Ameryki się zwiększa, w sensie jesteśmy coraz bardziej z tyłu. To źle wróży gospodarce europejskiej na przyszłość. Natomiast, no, wie pan, do I wojny światowej to Europa rządziła światem, tak to można powiedzieć. To się zaczęło potem zmieniać. Rola Europy generalnie powoli maleje. Ciekawostka, według tego raportu IMF, o którym mówię, w roku 2075 PKB Nigerii będzie prawie dwa razy większe niż Rosji. Są pewne tendencje na świecie, których może nie dostrzegamy jeszcze, ale ta rola i Europy, i także po części Eurazji, poza Turcją, ona będzie maleć. Europoseł Ryszard Czarnecki był gościem Radia Wrocław, prosto z Forum Ekonomicznego z Karpacza, a dziś o sprawach międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam. Pięknego dnia.